Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, ale zanim zaczniemy, to szybko subskrybuj mój kanał, żeby te filmy tutaj były coraz lepsze. A to jest ostatnie 10 osób, które właśnie zasubskrybowało mój kanał, więc jeśli chcesz się tutaj ze mną znaleźć, to koniecznie klikaj tam na dole i zaczynamy. Dobra, dzisiaj zareagujemy sobie na Szymczyka, którego w swoich filmach polecał Oj Wojtek, którego daily ostatnio namiętnie oglądam. Zaczynamy, bo ta piosenka to jest sztos i musicie ją ze mną zobaczyć. Zostańcie tu i oglądajcie. Informacja dla młodszych widzów, jest to odświeżenie starej piosenki, która kiedyś była totalnym hitem, a ta trochę starsza widownia na pewno będzie to doskonale kojarzyć, także zobaczmy sobie, jak pięknie chłopaki przerobili ten stary numer. Kiedy byłem małym chłopcem, no to chciałem być duży, mieć kilka dupek i nie bać się burzy. Teraz jestem dużym chłopcem, ale... Jest troszeczkę tekstu z tej starej piosenki, ale większość tekstu Szymczyk napisał po prostu do niej sam, także to jest mega dobre i fajne nawiązanie do tego, co było kiedyś, a tego, co mamy dzisiaj. Takie dwa gatunki muzyczne trochę się wymieszały dzieki temu. Chciałbym być wielki, żeby był hajs na kiks i żelki. No dobra na piosenki, ale nie na petki. Chyba, że do bletki, a do tego polej burbo. Ty tego nie zakłócaj mi. Ta łazienka, ujęcia z tej łazienki, to jest totalny PRL. To, co tutaj w ogóle w tym teledysku można zobaczyć, to jest totalny sztos, lata 90. Te koszulki na ramkach, to wszystko, co w ogóle widzimy w tle. Tutaj naprawdę każdy detal jest z lat 90. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest coś po prostu niesamowitego. Nie gadają pensji, bo nigdy nie na pensji, ale dzisiaj lecę grubo i nie mam nie. Nie pisz mi mało. Świetne są te momenty, w których on mówi i nagle bardzo fajnie wyciąga to do góry. To jest bardzo dobre wokalnie, fajnie się tego słucha i jest naprawdę to bardzo dobre. Bo piszesz za próżno, od wczoraj bateria deł. W sensie, że druga godzina, czyli nie za długo, więc nie prój się. Sam wąs jest totalnie PRL-owski. Tu wszystko jest PRL-owskie. Szapoba, naprawdę. Dawaj na północ. Gdzie jest na północ? Nie wiem. Ja nie wiem też. Ta piosenka ma bardzo fajne momenty, takie trochę komiczne, prześmiewcze. Trzeba się fajnie wsłuchać w ten tekst, żeby do tego dotrzeć, ale jest świetna gra słów i to jest bardzo mądrze skonstruowane. Zawiała mnie trochę, więc proszę poprowadź mnie. Każdy najmniejszy element, od ceraty na stole, po maszynę do pisania, wszystko jest nawiązaniem do dawnych lat. W ogóle te lata od jakiegoś czasu, mam wrażenie, zrobiły się bardzo modne i to chyba było dzięki Stranger Things też trochę. To, że właśnie wróciliśmy i modowo do tamtych klimatów, bo wróciły mam jeansy, te takie stylówki właśnie no z tamtego okresu. Znowu zaczęliśmy się tym okresem inspirować, ale ta piosenka, ona nie jest inspiracją, ona jest po prostu jakby wyrwana z tamtego okresu. No czad. Oranżada. Te stare kaloryfery, te stare wazony. Napiszcie mi, co Wam się kojarzy z tamtymi latami, bo mam wrażenie, że to, co jest pokazane w tym teledysku, to każdy z nas już widział na pewno u swojej babci, prababci. Wszystkie osoby z lat 90., które tutaj są, na pewno kojarzą to wszystko doskonale. W refrenie mamy chłopaków jadących Fiatem, ale w ogóle to, jak ten refren dobrze brzmi i jak bardzo jest klubowy i rytmiczny i taki naprawdę, no buja ten refren i to jest właśnie bardzo ciekawe połączenie tych dwóch gatunków, tej starej piosenki, którą już mieliśmy okazję poznać lata temu i nagle odświeżenie i zrobienie jej w zupełnie takim nowoczesnym, fajnym klimacie. No, to jest coś naprawdę bardzo dobrego. Bardzo podoba mi się moment, w którym on śpiewa o tym, że jak był małym chłopcem, to obiecał sobie, że zawsze się będzie bawił jak dzieciak. Ten tekst jest bardzo inteligentny, jest fajnie napisany i w sumie mówi nam o tym, że nigdy nie powinniśmy tak naprawdę dorosnąć. No po co? Po co sobie psuć życie? No halo. Cały czas musimy się bawić, cały czas musimy mieć w sobie tą radość życia i robić to, na co po prostu mamy ochotę, być szczęśliwym w tym wszystkim. I nawet jeżeli ktoś nam mówi, że jesteśmy dzieciakami albo robimy coś dla dzieci, no i z tego, no bawmy się tym życiem, mamy je jedno, nie po to, żeby usiąść w kącie i umrzeć, tylko żeby po prostu z niego korzystać. Wziął mnie ojciec i tak do mnie, że
Życie jak peset, przyda się reset na nowy setup. Życie jak peset, przyda się reset. To też jest kolejne takie nawiązanie do tego, że jak już zaczynasz smęcić i przysmucać i zaczynasz ginąć w tym szarym życiu, w tej monotonii, wiecie, w tym wszystkim, co cię przytłacza na co dzień, w tych obiadach, kredytach i wszystkim, co jest smutne, to po prostu musisz pamiętać o tym, że można się zresetować i z powrotem wrócić do tego wszystkiego, co jest dobre, bo ten dzieciak w każdym z nas cały czas siedzi i całe nasze życie zależy od tego, od tej perspektywy. Jakie ułożymy, takie będzie, od naszego nastawienia, od naszych myśli. Każdy z nas może być po prostu w tym życiu szczęśliwym i właśnie o tym jest ta piosenka. Kiedy byłem mały chłopcem, sobie musiałem obiecać, już zawsze się bawić jak dzieciak, wziął mnie ojciec. Te kraciaste ceraty, ta orężatka, no to jest po prostu... Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Życie jak peset, przyda się reset na nowy setup. Kiedy byłem małym chłopcem, rozbiłem sobie łeb. Teraz mam rozbity, ale wiem czym i gdzie. Świetna jest ta zwrotka i jej się trzeba naprawdę przysłuchać, żeby to wyczaić. Jak był małym chłopcem, to rozbił sobie łeb, no a teraz po prostu już wie, żeby tego nie robić. Jakby tu jest takie bardzo proste podejście do życia i takie podejście do życia jest bardzo fajne. We wszystkich momentach mam wrażenie, że im bardziej doszukujemy się sensu i głębi w różnych sytuacjach, tym bardziej giniemy w natłoku ciemnych myśli. A być może to pewnych rzeczy trzeba podejść tak bardzo zero-jedynkowo i dzięki temu nasze życie będzie po prostu szczęśliwsze. Zdarzył mi się leczyć, co dziwisz się? Dziś nic mnie nie porusza, chyba że ADHD. Trzeba policzyć za X-y, a nie umiem. Pogapiłem się babie z matmy na cycki. Przeliczam pasje na zyski. Odkąd świat się zmienił na brzydszy. Piszę na faktach, w sensie, że RL skurczył się świat, wam nie ma gdzie biec. I znów zapomniałeś, jak to jest być małym chłopcem. Może przez to życie masz mech. Kiedy byłem chłopcem... No właśnie, znowu zapomniałeś, jak to jest być małym chłopcem. I znowu życie masz mech. Bo każdy z nas zapomina, jak to jest cieszyć się z tego życia i właśnie giniemy w tej takiej szarej otchłani, a potem jesteśmy zgorzkniali, smutni, nieszczęśliwi i drzemy ryja na dzieci z balkonu, żeby nie grały na placu zabaw. Porażka. Więc jeżeli nie chcesz taki być, to musisz pozostać po prostu małym chłopcem na całe swoje życie. I myślę, że takim osobom jest faktycznie lżej, fajniej i że to jest coś, pod czym ja się podpisuję. Ja chcę tak żyć, wiecie? To jest spoko i tak, ja to szanuję. Ja lubię takie podejście. Czyli wczoraj wszystko było prostsze, spałem do wieczora. Możecie se dojrzewać, jeszcze nie nasza pora. Wszystko było prostsze, spałem do wieczora. Widzicie, jak jest proste podejście do wszystkiego. Dlaczego we wszystkim trzeba się doszukiwać drugiego dna? Jego uszczęśliwiało, że sobie spał do wieczora. I to jest po prostu super. A dopóki się uśmiechamy, nie próbujcie nas ratować, bo ciągle jestem małym chłopcem. Hej. Każdy zna ten tekst, no ludzie, każdy zna ten tekst. Każdy zna tą piosenkę, ale to jak oni ją świetnie odświeżyli, to jest naprawdę coś fantastycznego. W ogóle wydaje mi się, że to nie jest wcale takie proste zrobić nowy tekst do czegoś, co już istnieje. Ale wiecie, oni nie zrobili sobie tego tak całkowicie na nowo. Oni połączyli, trochę słów jest z tamtego, trochę z tego i to jest, wydaje mi się, trudniejsze niż napisać całkowicie nową piosenkę. No bo jednak już czegoś od tej piosenki oczekujemy, każdy już ją zna. I zrobić coś dobrego w takiej już istniejącej piosenki jest trudniejsze niż napisać coś całkowicie nowego, a tutaj się to totalnie udało. Kiedy byłem mały chłopcem, sobie musiałem obiecać, że zawsze się bawić jak dzieciak. Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Życie jak peset, przyda się reset na nowy setup. Kiedy byłem mały chłopcem, sobie... Świetne są te momenty w refrenie, kiedy oni jadą tym fiacikiem, a z tyłu są ponakładane te różnego rodzaju tła, bo to też totalnie kojarzy mi się z jakimś starym Windowsem i z tymi tapetami. Właśnie takimi, które wtedy były taką polaną, którą każdy kojarzy. Taki jest wpasowujący klimat. Musiałem obiecać, że zawsze się bawić jak dzieciak. Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Życie jak peset, przyda się reset na nowy setup. Woda sodowa, o której mówi się, że odbija ludziom do głowy, ale jest też takim wyznacznikiem właśnie tych starych czasów, więc też fajne nawiązanie.
tle pojawiały się też fajne neonki, które kojarzyły mi się z tymi takimi grami, w które kiedyś się właśnie grało, jakimiś takimi salami gamingowymi, coś takiego. Dajcie znać, co Wy uważacie, jak Wam się podobało. Wy nie zapominajcie teraz subskrybować mojego kanału, wpadać na mojego Instagrama i widzimy się, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, cześć, pa!